Dlaczego zarządzanie konfliktami wynikającymi z różnorodności jest ważne? Jest ważne przede wszystkim dlatego, że te konflikty mogą dać kopa organizacji, mogą spowodować tarcie, mogą spowodować iskry, z których będzie energia, dzięki którym organizacja rozwinie się do przodu, spowoduje, że wzrośnie innowacja, że ludziom będzie się ze sobą pracowało dobrze, paradoksalnie. Natomiast żeby tak się stało, to trzeba zapewnić kilka bardzo specyficznych rzeczy i podjąć ten konflikt przede wszystkim w sposób profesjonalny, ale też w odpowiednim czasie i w momencie, kiedy ten konflikt będzie na odpowiednim etapie rozwoju, żeby z tego podjęcia, zaadresowania konfliktu mogły wydarzyć się dobre rzeczy. Przede wszystkim powinien być podjęty na czas, to znaczy nie wtedy, kiedy strony będą już na tyle skonfliktowane, żeby trzeba było wprowadzać arbitra czy sąd, ale wtedy, kiedy one będą mogły ze sobą negocjować, czy wtedy, kiedy przy wykorzystaniu mediatora konflikt uda się twórczo rozwiązać. Ważne jest to, żeby takim stronom zapewnić przestrzeń do dialogu, to znaczy nie może być tak, że strony będą ze sobą rozmawiać w przejściu, w holu, w kantynie, ale muszą mieć do tego zapewnione warunki, pokój, krzesła, intymność i przede wszystkim poufność. Ta poufność w rozwiązywaniu konfliktów wynikających z różnorodności jest niezwykle ważna, jest najważniejszym czynnikiem, dlatego że nie ma nic gorszego dla rozwiązywania konfliktów niż zaangażowanie w ten proces wszystkich krewnych i znajomych królika w organizacji, nieformalnych organizacji, koalicji, przyjaciół. To ma zostać między stronami. I to jest dlatego rozwiązanie konfliktów najważniejsze.